Witam Was serdecznie, a w szczególności mojego serdecznego druha i przyjaciela Tomasza Forysia, którego znacie z jego kanału, gdzie bardzo wiele pożytecznych i pozytywnych rzeczy ludziom przekazał. Tomek jest człowiekiem, który dał mi się poznać jako człowiek łagodny. Niemniej jednak napisał mi dosyć obszernego, że tak powiem, posta, albo post, jak to woli. I tam się odniósł do pewnych kwestii. Ja może przeczytam ten post i, że tak powiem, spróbuję się odnieść. Cześć Piotruś, stres to patogen, bo to było pod filmie Stres, prawda, jak sobie radzić. To patogen generowany przez ludzi. Możesz z nim walczyć, ale musisz mieć dobrego Piotrusia, w nawiasie prawnika. Dzięki Tomek za takie miłe słowa. No i tutaj sytuacja polega na tym, że kontynuując, tak, możesz go olać i mieć świadomość, że stracisz coś u złych, niejednokrotnie zakompleksionych manipulatorów lub obok niego przejść z pełną świadomością, że manipulator będzie produkował dalsze stresogeny. Innymi słowy, ty jako pracownik możesz stres olać, stracić co najwyżej pracę, ale ty jako pracodawca, walcząc z manipulatorem generujący patogen, no to prawda jest, bo niestety ja wspominałem, że staram się ludziom pomóc i naprawdę mogą stracić ciężkie pieniądze, a żałują paru stów abonamentu miesięcznie. Przy czym wiem, jaka jest ich sytuacja i że ich stać. Ale nie o to chodzi, bo żeby nie wyszło, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i sytuacja wygląda dalej. Tomek pisze tutaj o różnych rzeczach ciekawych, ale chciał, żebym na swoim kanale, przy czym ja mam drugi kanał, jak wiecie, Centurion 2.0 prawny, na którym po prostu przedstawiam zagadnienia prawne, ale skoro takie życzenie jest przyjaciela, czemuż nie miałbym jemu pomóc? Tomek mówił po skryptum: jeżeli możesz na swoim kanale rozwinąć, czym jest obrona większego dobra, jakie są interpretacje prawne dotyczące tego zagadnienia. Chodzi mi o interpretację m.in. artykułu 25, paragraf 1 kodeksu karnego. Natomiast kolejną rzeczą, o którą będę Cię prosił, to rozwinięcie tematu broni, ponieważ żyjemy, jak wiesz, w czasach ciekawych, grozi nam konflikt z Rosją, o ile to tak można nazwać, itd. No i tutaj Tomek przytoczył parę ustaw, że tak powiem. Powiem tak, jeżeli chodzi o tą broń, to ja, że tak powiem, powstrzymam się, że tak sobie pozwolę powiedzieć, od tego, ponieważ nie używam broni. Nie jestem specjalistą od prawa karnego, zajmuję się prawem cywilnym. Czasem mam do czynienia z prawem karnym, ale jeżeli chodzi o pewne rzeczy podstawowe takie, które w zasadzie każdy człowiek może znać, a w niektórych przypadkach może nawet i powinien, ponieważ prawo to nie jest wiedza tajemna. Kiedyś można było pójść, kupić sobie kodeks o takiej grubości, karny, cywilny, kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania cywilnego,
i innego rodzaju, że tak powiem, wydane i ogłoszone akty prawne. No ale znając Tomka, być może chodzi mu, a i dla was może się to wydać ciekawe, że jest taka rzecz, jak to, o czym Tomek napisał, o tym dobru, które jest tak zwanym bezprawnym zamachem na jakiekolwiek dobro chronione prawem. I teraz pozwólcie, że ja sobie wejdę do czegoś takiego, co się nazywa Lex. To jest taka fajna stronka, czy aplikacja, jak to woli, bo można mieć. I zacytuję, jak w świetle stanu prawnego na dzień 14 lutego 2022 roku, czyli dla mnie fizycznie jest to dzisiaj, jak on brzmi. Tomek powoływał się na artykuł 25 paragraf 1. Artykuł 25 zalicza się do tak zwanego rozdziału trzeciego całego tegoż kodeksu, aktu prawnego, jakim jest kodeks karny. No i ten rozdział nosi ogólny tytuł, który nazywa się wyłączenie odpowiedzialności karnej. Czyli ktoś dokonał tak zwanego czynu zabronionego przez prawo, tutaj trzeba w nawiasie dodać przez prawo, albo innym słowem, ktoś mógłby błędnie powiedzieć, że popełnił przestępstwo. Ale jeżeli działamy w stanie wyższej konieczności na przykład, to nie popełnia przestępstwa ten, kto w stanie wyższej konieczności. Ale może pokrótce. Rzeczony artykuł 25, bo z tego się delikatnie przygotowałem, zawiera 5 paragrafów, że tak powiem. No i tutaj, mówię, ciekawostką jest, że treść paragrafu 1 25 rozdziału kodeksu karnego brzmi tak. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera odpiera bezpośredni bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. No i teraz można byłoby tutaj wyszukiwać no, różnych takich rzeczy. I powiem tak, Tomku, to jest tak jak z bushcraftem. Jaki kanał, taka szkoła, tak można to powiedzieć najprościej. I jeden będzie tak interpretował, drugi tak. W pojęciu prawa istnieje coś takiego jak kontradyktoryjność. Kontradyktoryjność jest to kontra, czyli sprzeciw, a dyktoryjność to bierze się od słowa dictus, czyli wyrażenie, wypowiedzenie się. Możecie sobie sprawdzić po łacinie, bo że tak powiem dawno, że tak powiem nad tym się zastanawiałem. I teraz tak, jest sędzia. Po jednej stronie stoi tam, nie wiem, oskarżony, po drugiej stronie stoi prokurator. Tak celowo pokazałem, bo jeżeli wy ze swojej perspektywy patrzycie na mnie, to patrzycie, załóżmy, zza kontuaru sędziowskiego, a zatem po waszej lewej stronie będzie siedział oskarżony na przykład o czyn zabroniony lub o przestępstwo, natomiast po przeciwnej stronie będzie siedział prokurator lub oskarżyciel posiłkowy. No i tych oskarżycieli posiłkowych może być po prostu no, różnego rodzaju. Ja ich nie będę wymieniał, bo to nie ma teraz ani sensu, ani potrzeby. Natomiast warto byłoby skupić się w ramach tego wszystkiego, co się słyszy gdzieś w mediach,
Ja na przykład nie oglądam telewizji, nie faszeruję się internetami i innymi rzeczami, ale od ludzi słyszę, czytam nieraz jak jadę z moim wspólnikiem w samochodzie, ma radio włączone, to słyszę, że się wypowiedział taki doktor, taki specjalista, taki profesor, taki znawca. To, co ja tak przekazuję, nie jest szyderstwem z tych ludzi, no bo oni sobie są, niech sobie żyją, oni mają swoje zdania. Pani redaktor zapyta, ale to jest gdybanie. Bo skąd wiecie, albo inaczej, skąd wiemy, co jutro będzie z naszym życiem, to jest po pierwsze. Po drugie, mówię, nie wiemy, co zrobią politycy, przy czym jeżeli chodzi o moją osobę, to ja nie jestem osobą, która wybiera jakąś opcję polityczną taką albo taką, czy jest za tym krajem, czy popiera taki system, prawda, od demokracji aż po totalitaryzm. No i teraz tutaj jakby wziąć, że tak powiem, to pojęcie, to ja powiem, że to co mówię i to co powiem też, można będzie nazwać to interpretacją. Bo pewne rzeczy są wprost, są jawne, na przykład przykazanie nie morduj, albo nie kradnij, nie cudzołóż, to jest jasne, proste. I co tu interpretować? Nic. Ale jeżeli mnożą się przepisy i mnożą się ludzie, którzy wymyślają na przykład sytuację, że biegło dwóch biegaczy, prawda, no i jeden dobiegł do mety pierwszy, a drugi dobiegł do mety drugi. Ale sprawę można przedstawić w ten sposób, że ten, który dobiegł pierwszy, to zgodnie z prawdą dobiegł jako przedostatni. A ten drugi zajął zaszczytne drugie miejsce. I teraz ktoś powie, czy to jest prawda? Czy tylko próby manipulowania tąż prawdą? Ludzie, którzy na przykład nie podzielają, bo ja to poruszam na kanale, poglądu na przykład, że istnieje inteligentny projektant zwany stwórcą, na przykład Bogiem, to u niego to tam nie ma problemów z interpretacją. Bierzesz do ręki Pismo Święte i masz wszystko czysto i jasno, no chyba, że nieregularnie po prostu zaglądasz, nie rozumiesz, nie wnikasz, no to nie będziesz wiedzieć. Natomiast ludzie, którzy nie podzielają takiego poglądu, mogą nazywać siebie ateistami, agnostykami lub jeszcze innego rodzaju ludźmi, którzy przypną sobie jakąś tam łatkę albo zostaną tak zaszufladkowani, wytworzyli pojęcie tak zwanego relatywizmu moralnego. I z czymś takim my możemy mieć na arenie nie tylko Europy, ale również całego świata. I teraz tutaj ja będę chciał powiedzieć o odpieraniu bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem. I to słowo jakiekolwiek będę chciał podkreślić. Jakiekolwiek. Na przykład zacznijmy od rzeczy takich błahych. Na przykład ktoś postawił sobie płot, ponieważ postawił sobie dom, a drugi przyszedł i zniszczył mu ten płot. No więc właściciel wychodzi, nie mówię, że prostak z widłami w kaloszach, ale wychodzi i próbuje w jakiś sposób, grzecznie może zachować się w ten sposób, że panie, co pan robi, dlaczego pan niszczysz? Albo obezwładnić człowieka, poczekać aż przyjedzie policja, prawda, czyli funkcjonariusze, którzy są odpowiedzialni za to, żeby przejąć takiego człowieka celem przekazania, że tak powiem, organowi, który wyda wyrok. I niektórzy tak będą
ze smutkiem, może sprawiedliwy. Z tą sprawiedliwością to jest bardzo różnie. Ja nie będę dzisiaj żartował, ponieważ temat, który poruszył Tomek, jest poważny. I teraz tak. Obronie koniecznej. Ktoś może uznać, że obrona nie była konieczna. Ja pamiętam czasy, jak uczyłem się, mówię tego, o czym wam opowiadam. Kobieta była w willi sama, przyszli bandyci, majstrowali przy skrzynce elektrycznej. To była bardzo głośna sprawa. Ona dzwoniła na policję. Tam ją w jakiś sposób nie wysłuchali tak, jak ona by chciała, bo ja nie jestem tutaj wrogiem czy zwolennikiem policji. Ona po prostu jest, ma swoje obowiązki, ma swoją ustawę i ma wykonywać te obowiązki, ma służyć obywatelowi, prawda? Służyć, nie panować nad obywatelem, tylko służyć. I teraz mówię tak, ktoś może potraktować czyn tej kobiety, że to nie była obrona konieczna i tak zrobił. Dlatego, że zagrozili ją samą, ona z dwójkiem dzieci i co się okazało? Że go wzięła tam nożem 2, 3, 4 razy, dźgnęła po prostu, nie wiem, gdzieś w pośladki, w nerki. No i ten, dwóch ich tam było chyba, jeden ponoć uciekł, drugi, a ten drugi po prostu na płocie wisząc zszedł z tego, jak to niektórzy mówią, łez padołu. No i kobieta została osądzona jako zabójczyni, ponieważ on nie miał w ręku żadnego narzędzia, które by ją atakowało. To jest jedna z interpretacji wykładni. Dzisiaj takie rzeczy często są absurdami prawnymi i coraz rzadziej o wiele mają miejsce, że tak powiem. Zależy od tego wszystkiego, jaki jest prikaz z góry, bo kodeks się nie zmienia, ale ustawa się zmienia. No jak się zmienia ustawa, to wtedy sędziowie wiedzą, jak mają postąpić, jak mają zastosować przepisy. A to, czy te przepisy będą dobre, złe, jaki kto wyrazi pogląd z was, będzie sobie myślał, uważał, to nie jest moją, że tak powiem, kompetencją, ani nie czuję się upoważniony do krytykowania, ani wychwalania. Ja po prostu wykonuję ten zawód i tak wyszło. Teraz dalej. Atak musi być bezpośredni. Czyli na przykład, jeżeli ktoś niszczy ten płot, ale nie atakuje na przykład właściciela płotu, to sędzia i prokurator mogą uznać, że nie był to atak bezpośredni na osobę. Ale przecież w tym samym artykule czytamy o bezprawnym zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem. A przecież posiadanie mienia, jakim jest zwykły płot, a zaraz powiem wam, dlaczego użyłem przykładu płot, bo wiecie, że ja zawsze w filmach używam przykładów. Może od razu powiem, bo niektórzy mówią o prawnikach, tak? Po co, że prawo jest jak płot, że tak powiem, lis się prześlizgnie, że tak powiem, zając się przemknie, tygrys przeskoczy, prawda, ale jest po to, żeby pospólstwo było, że tak powiem, trzymane w odpowiednich ryzach, no i potem ktoś może stosować, jak to na jednym filmie usłyszałem fajny tekst, może stosować tak zwaną esesmańską retorykę. Czym ona jest? Esesmańska retoryka to jest, ja tylko wykonuję rozkazy. Ale czy ty znasz te rozkazy? Czy rozumiesz te ustawy? Czy potrafisz je zacytować? Drogi wykonawco, kimkolwiek jesteś. Ostatnio widziałem tak śmieszną sytuację w sądzie, że głowa boli. Ochroniarz powiedział, żeby człowiek rączki tam zdezynfekował, a on mówi, mogę dostać ataku anafilaktycznego, jestem uczulony na różne detergenty i inne rzeczy,
i po prostu no nie zrobię. Umyłem ręce przed wyjściem do domu, nie dotykałem niczego, rękawiczki miał, zdjął i tak dalej. Ale pan był twardy, bo on ma troszkę władzy i powiesi sobie jakiś identyfikator. No więc ktoś może przyjąć, że jeżeli następuje też słowo zamach. Co to jest zamach? No co to jest, że ktoś się zamachnął. Że załóżmy teraz wziąłem kija i się zamachnąłem. No język polski jest tak elastycznym językiem, że występują różne pojęcia. Weźcie słowo zamek. Zamek warowny, zamek w drzwiach, zamek w spodniach, zamek, który nazywa się formacja w hokeju, zamek królewski w Warszawie i tak dalej. No i teraz może być też zamach, tutaj mówiliśmy o zamku, a teraz zamach. No to może być zamach stanu. To znaczy ktoś napada na jakiegoś wysoce postawionego dygnitarza. No ale generalnie, jeżeli już, no pokuszę się o te troszeczkę tych interpretacji tam słyszałem. Tu raczej chodzi o to, że ktoś po prostu podchodzi do ciebie na ulicy, drogi słuchaczu, i na przykład atakuje ciebie, wali ciebie pięścią w twarz bez powodu, albo atakuje ciebie nożem, jakąś inną bronią, a ty zaczynasz na przykład, że tak powiem, bronić się, obezwładniasz, albo inaczej, albo reagujesz na to, że ktoś jest zaatakowany. No i teraz tak myślę, że chociaż nie znam tam dokładnie tych uregulowań związanych z posiadaniem broni, ustawie o amunicji i tak dalej, to jest kwestią osobistą uzyskanie gdzieś tam pozwolenia, bodajże od MSW, tak, na broń. Jeżeli ktoś na przykład nagle, że tak powiem, z bushcraftingu nazwę, bo ponoć kanał centurionowy jest bushcraftowy, ale przez ostatni czas i różne moje takie osobiste, mówię, problemy i nie tylko, no, rodzinne i tak dalej, to jeżeli ktoś idzie w kierunku tak zwanego prepperingu, jest preppersem, no to on wiadomo, że będzie miał, mówię, tu i tu, prawda? No i tyle. I będzie jeszcze miał, mówię, może nie będzie miał tyle noży, co ja, ale będzie miał. Także tutaj dobro chronione prawem. No i teraz ktoś mówi, że jakieś jego dobro zostało zaatakowane. No i załóżmy, ktoś miał jakieś tak zwane imponderabilium, czyli coś, co szczególnie cenił. Mógł to być na przykład list od ojca, matki. Albo tak zwane preciosum. Może to być na przykład sygnet po dziadku, obrączka, jakiś tam, nie wiem, obraz, mówię, że tak powiem, bo był taki dowcip, jak to spotkali się na w 1943 roku Roosevelt, Churchill, Stalin. Jeden wyciąga i tutaj wygradurowane mówi Rooseveltowi wdzięczny naród amerykański. Churchill też się pochwalił dobremu, kochanemu przyjacielowi Winstonowi królowa. A Stalin wyciągnął swoją papierośnicę, a tam napisane Potockiemu Radziwiłł. No i teraz takie dobra gdzieś są tam za granicą. No to jest skala wysoka, ale my mówimy o szarym, zwykłym Kowalskim i ten artykuł na ogół posiada interpretację taką, że po prostu w momencie, kiedy się dzieje coś, powiedzmy, drastycznego. No bo jeżeli ktoś weźmie, podejdzie i za przeproszeniem komuś da kopniaka w symboliczny tyłek, żeby nie było, że przekląłem, no to podlega tylko artykułowi, jak ja pamiętam, 217, to jest naruszenie nietykalności cielesnej. No i za to na przykład prokurator nie przyjdzie na sprawę, bo trzeba wam wiedzieć, że w prawie karnym jest tak,
że niektóre artykuły są ścigane z urzędu, a niektóre są ścigane po prostu na wniosek pokrzywdzonego, prawda? Czyli przykładowo, gdyby kobieta w pracy gdzieś czuła się molestowana przez szefa, to prokurator nie wtrąca się od razu z mocy ustawy, tylko musi tutaj wystąpić, prawda, taka osoba, która jest poszkodowana. No i teraz niektórzy mówiąc, że na przykład dobro chronione prawem. No ktoś ci na przykład zniszczy telefon komórkowy. A załóżmy, on jest stary, bo właściciel jest emerytem i telefon może ma wartość w jakimś tam skupie telefonów jakieś tam 300 zł, a teraz się zwiększyła kwota taka, którą się nazywa niska szkodliwość społeczna czynu, no ale zostało zniszczone twoje dobro. No i interpretacja jest taka, że po prostu nie ma tutaj przekroczenia prawa, bo ktoś na przykład weźmie, odda pieniądze i już nie podlega po prostu wymiarowi sprawiedliwości, że tak powiem. Ale tutaj mówimy o tym dobrze i mowa o odpieraniu zamachu, co by wskazywało, że ktoś po prostu odpiera zamach. Zamach można inaczej dać synonim, czyli słowo takie pochodne. Tym synonimem będzie na przykład atak. Czyli interpretacje są takie, że prawdopodobnie, znając ciebie, Tomku, chociaż mówię ogólnie do wszystkich, to jednak tobie dedykuję ten film, nie powiedziałem tobie nic nowego, prawdopodobnie i wielu subskrybentom albo oglądaczom tego kanału nic takiego, co by było nadzwyczajnego, no bo to są takie tematy, które gdzieś się tam drąży, nie? No ale jeżeli na przykład mówimy o kwestii, tak jak żeś napisał, bo może być wojna z Polską, no to fakt, że tak powiem, walczyli żołnierze za czasów II wojny światowej, no ale brali też do ręki broń wszelaką cywile i też, że tak powiem, walczyli. No i teraz, czy jeżeli występują działania wojenne, mówimy o naruszeniu tego przepisu? No nie, dlatego że ten przepis nie dotyczy obywateli innych krajów, tylko dotyczy, mówię, obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Także powiem wam tylko tyle na sam koniec, że wyczerpując póki co ten temat na tyle, na ile mogłem go wyczerpać, a można byłoby jeszcze deliberować na ten temat bardzo długo, to chciałbym wam powiedzieć jedno. Nie dajcie się zjeść strachowi, bo, że tak powiem, jedno z moich powiedzeń, a sporo takich zamieszczam chociażby na swojej stronie facebookowej, to jest coś takiego, że gdyby nie było strachu, który się przechadza po świecie, to nie byłaby potrzebna odwaga. Dlatego życzę wam zwykle zdrowia na koniec filmów, przynajmniej ostatnich, to również wam życzę odwagi i żeby po prostu nie dać się porwać panice. Natomiast jakie podejmiecie działania chroniące siebie, swoje rodziny, przyjaciół, czy to obronne, czy takie no, typowo preperskie, nazwijmy to, albo wykorzystacie umiejętności bushcraftowe, o tak to ujmę, czy to preperskie, to jest waszą osobistą, że tak powiem, rzeczą i decyzją i w to nie czuję się kompetentny wkraczać. Z kanału Centurion mówił do was Centurion, pozdrawiając was serdecznie. No i to wszystko jest w tym temacie, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu
chociaż pokrzepiłem niektórych, a zwłaszcza Tomka. Także cóż, dużo dobrego. Pozdrawiam Was.